No gram z panem Jasieczkiem. No zaryzykuję to trudne posunięcie. O, od razu pan Jasieczek mnie tu stuka. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No muszę. Chciał zagrać E5, a nie mogę na to pozwolić. No zbił, też bym zbił. Oj, oj, oj. Wyraźnie pan Jasieczek mnie rozwala. No spróbujmy jeszcze tak. Raz, dwa, trzy. Spróbujmy jeszcze tego. Tego wziąć. Teraz nie ma bić ruchu D4, bo wezmę hetmana. No trzeba wieża D8 zagrać, bo biorę pionka D5. Panie Jasieczek, wieża D8 trzeba zagrać. A teraz już bez znaczenia, można zruszować. Jak to mówią, już po wszystkim. Można się poddać, pani Jasieczek, o pytanie, czy ja bym to potrafił wygrać. Bo jestem dzisiaj cienias. Oto tu. 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 Teraz biję hetmana i uwaga, na D5 bijemy oczywiście gońcem. Trzeba zbić. Nie wykombinuje się i trzeba zbić. Ja odbijam konikiem. Wal pan, panie Jasieczek. I zdwajamy wieżę, panie Jasieczek. Zdwajamy wieżę. Każdy by zdwoił wieżę, oczywiście. I to jest spust. Koń na D5 równy wieży plus pion zdrowy więcej. Czy ja to potrafię wygrać? No na razie tu. Teraz już mogę bić na F6. Prowokuje mnie dobry człowiek. Żeby zbić na F6. A ja podciągnę króla. I gdzie teraz ten król pójdzie? Nie daje pchnąć na A4. A to mi się bardzo podoba, bo to wieńczy dzieło, panie Jasieczek. Nowa, ładniejsza. Dziękuję panu. Ale przegrał pan w debiucie. Przykro mi.